Стрелы. Witajcie, stalkerzy, w 8 odcinku serii Zagrajmy w Stalker Cień Czarnobyla. Jestem Atarendil i będę waszym przewodnikiem po zonie. Jesteśmy w wiosce kotów. Odpoczęliśmy, muzyki posłuchaliśmy, pogadaliśmy z kotami. A teraz pora ruszać do barmana. Co prawda jest noc, 22, ale od czego jest noktowizor? Chociaż powiem, że jakiejś takiej słabej jakości. Obraz jest taki rozmyty. Nie, to już wolę biegać z latarką. Dobra, nie ma co czekać. U Sidorowicza, handlarza, wykonałem kilka szybkich zadań. Zaopatrzyłem się w amunicję, apteczki, więc ekwipunek jest, no, uzupełniony. Na razie. Trzeba się przygotować, tak jak mówię, noc. Nie, nie, bez sensu. Pewnie zależy od... pewnie zależy też od pancerza, jaki mam. Jak jest lepszy, to i może lepszy noktowizor, nie wiem. Będzie trzeba to ocenić. Masz coś ciekawego? Nic. A wy macie coś? Uważajcie. Jest nieciekawie, pewnie mięsacz biega, co? Z psami. O, się dzieje. Widzę wroga! Tak, ubieraj oružie. Co? Ja chcę wam pomóc... Ubieraj oružie. Dobra, dobra, sami sobie... walczcie z tą watachą psów. Ja nie muszę się w to mieszać. Aha, a tam z bandytami pewnie się... dalej biją. O terytorium. Zaraz, zaraz, kto tutaj przeszedł? Coś tu przeszło. Widziałem, że coś się ruszało. Albo mam zwidy, albo... Może mam zwidy. Będę... Nie wiem. Naprawdę, wydawało mi się, że... coś się ruszało. Zobaczcie na motyw koło drzewa po prawej stronie. Co prawda tak jak mam teraz, to coś jakby widać. No, nie wiem, trzeba się przyjrzeć, ale gdy przybliżam, to to znika. To pewnie elementy graficzne. Może to mnie zmyliło. Dziwne, przerażające. Tak to jest wędrować nocą po zonie. Nigdy nie wiadomo, na co się człowiek natknie. Dobra, samotnik. O, kilku. Co się dzieje? Co się tu dzieje? Walczycie? Masz coś? O tak. Potrzebuję, a ty chcesz co? Nie, tego na pewno. Kopyto dam tobie. Jest dobrze. O, doświadczony. No hej. Z wódką, nie, nie, nie. Będę podbiegał na pewno do każdego samotnika lub handlarza, tak jak barman Sidorowicz, żeby uzupełnić ekwipunek o apteczki. 5 wojskowych w nagrodę, ale to za mało. Bandaży może być, tam 13. Co się tu dzieje? Kto to strzela? To bandyci czy? Bandyci. Dobra, to niech się zajmą nimi pieski. Trochę lepiej. Ale odrobinę. Na dłuższą metę męczące. Można by było odpocząć. Naznaczony w ogóle nie sypia. I was też atakuje? Watacha nocowy. Pomogę wam, chłopaki, jestem z wami. Wszyscy cali? To bardzo dobrze.
Ogonek, dobra, może na sprzedaż. Ktoś ranny? Ktoś potrzebuje? Jak zobaczysz tunel, to nie wchodź. Dobra, nie będę wchodził do tunelu. Aż też. Jeżowiec można by było sprzedać, ale dobra, może u barmana jakieś zadanie z jeżowcem będzie. O, tak. To mi się podoba. Masz w zamian wódkę i w porządku, a ty też masz... O, tak. Jeszcze. Ty nie, bo grasz. Energetyk też. Dzięki, chłopaki. Doceniam to, że mieliście apteczki. Bardzo mi się przydają. Przydadzą na pewno tutaj, na wysypisku teraz. Dobrze by było jakoś odpocząć. Obóz rozbić. Razem z nimi przeczekać noc. Ale nie. Bezsenne noce. Zniszcz obóz bandytów na wysypisku, czyli gdzie? Kolejne zadania? A, i tak będę miał po drodze ich. Szkoda amunicji tylko. Szkoda amunicji, ale może to... Do barmana? Zaraz zobaczę, gdzie wróci po nagrodę. Do Sidorowicza. Ile można? Chyba, że mają amunicję do Vipera. Wtedy jasne. O, tam skrytka jest, dobrze. O, bies ma towarzyszy. Dobrze, że tutaj przybyliście, bo byłoby ciężko. Coś się chyba dzieje. Albo na tamtych bandytów mają oko. Raz kupuję, raz sprzedaję te jedzenie. Co my tu mamy? Co my tu mamy? O, tu... O, i ja tego nie zobaczyłem. I ja tego nie zobaczyłem, moi drodzy. O kurde. Można tak się bawić. Bies? Nie, to wadia. No siema. Kto to? Coś tutaj zostawiłem pewnie. O tak, o. Można posprzedawać, skoro ja nie używam. Co tam, kocie? Masz kiełbachę, dobrze. Co tutaj tobie oddać? Konserwy? Nie. Tak, za ciężkie. A. Też szkoda, ale broni nie bierze. A po co mi taka zamiana? Nie. O kurde. Dobra, wy tego nie potrzebujecie. Tutaj też nie potrzebujesz karabinu. To ja niepotrzebnie wziąłem. Może jeszcze tutaj wrócę. A nie, Viper. Cicho być. Dobra. Bez paniki, no. Co tu zostawić? Niech będzie na później. W razie co? Amunicja się przyda za chwilę. Idę przecież na bandytów. Dobra. Sprawdzimy tylko jeszcze schowek. W autobusie pewnie. Co my tu mamy? Gdzie ja to jest? O! Zaraz. Skoro tak nie mogę, tutaj nie mogę. O! Mogę do autobusu wejść. Gdzie to? O! O tak! To akurat się przyda. Jak to wygląda? Nie kordon. Po co mi kordon? Sporo tych tutaj skrydek. Skrytek. Plecak bez właściciela. Czyjś plecak leży sobie w dolinie wśród anomalii. Jak można się do niego dobrać? Jakoś można. Przy autobusie rura. Dodatkowa kasa w złomie. Jeśli nie wiesz dokładnie gdzie, nie znajdziesz ich. Dodatkowa kasa jest pod betonowymi płytami. Pod te belki, ale przynajmniej plecak jest dobrze ukryty. Nikt nie spróbuje się tu wkrapać. Plecak chuchra. Dobra. Świta?
północ prawie. Najpierw Viperem chyba powojuję. Będzie ciężko, widoczność ograniczona. Słyszą mnie? Trzech. Póki co trzech, ale ja nikogo nie widzę. Oprócz tego jednego, co tutaj się wychyla. O, o, z minimapy zniknął. Drugi. Gdzieś z tyłu. O, jest. No wychyl się. I po wszystkim. O! Tego mi trzeba było. Ale żeby ciężaru trochę ograniczyć, trzeba to zjeść. Granaty wyrzucić. Dobra. Tylko najgorzej, że wytrzymałość spada szybko. Można tu wrócić zawsze, jak będzie już naprawdę kiepsko z amunicją. Odebrać im. Okej. Okay. Te skrytki tutaj. Ha. Promieniowanie. Rura. Która rura? Gdzie ta rura? O tutaj. Co to? Kropelki. Ile to waży? 10. Granat 35. Dobra. Co się... Co to było? A, anomalia. W porządku. Detektor anomalii. Co z tym tutaj? PDA. Notatki, agroprom. No, raport ze śledztwa. To wszystko widać było. Dokumenty wojskowe, ta... Zadania. No, nie będę teraz wracał. Byłem 22 godziny. Wróć po nagrodę. Odszukaj ducha. Znajdź Sriloka. I do barmana. O, dobra, swoi. Samotnicy. Nic. Chyba, że... Od barmana lepsza nagroda będzie. Jeżowiec, kotlet. A! Może zostawię, to moje, to też moje, na porażenie prądem, promieniowanie. Masz kropelki. I dobra. Można by było zostawić też koło Sieryja. Zawsze tu bezpiecznie jest, niż na pozostałym terenie wysypiska. Czuwaj. No już sporo zostawiłem w sumie. Tak, może dwa granaty, nie wiem, tędy będę jeszcze przechodził. Na pewno, muszę przecież. Jak to tak? Szkoda by było zostawić i nie wrócić. Nie. Jednak zostawiam to sobie. Na razie, panowie, trzymajcie się. Tyle skrytek. A wszystkiego zabrać nie mogę. O! Czekajcie, tam ktoś jest. I to wróg. Bandyta czy wojskowy? Tam też... Uwaga, tu placówka powinności na wysypisku. Horda mutantów kieruje się od Doliny Mroku w stronę baru. Ktokolwiek pomoże nam odeprzeć to ścierwo, nie pożałuje. Słowo powinności. Jasne. Skoro potrzebujecie pomocy, ja i tak muszę tamtędy przejść. To czemu nie?
Tylko... Goń się, stalkerze. Byle frajerów nie będziemy puszczać. Przyszedłem wam pomóc, a ty do mnie tak? Weź. Nie było najgorzej, stalkerze. Kilku mutantów ustrzeliłeś, ale bez rewelacji. Więc jak chcesz przejść, to musisz zapłacić. O, a może jak... A czekajcie. Zobaczymy coś. A jak rozwalę większą ilość? Może nie będzie tak źle. Jeszcze? Co jeszcze jakiś? O! I co? Jeszcze jeden! O, tutaj! Nie było najgorzej, stalkerze. Kilku mutantów ustrzeliłeś, ale bez rewelacji, więc jak chcesz przejść, to musisz zapłacić. Czyli to bez znaczenia, ilu zabiję. I tak muszę zapłacić. Chamstwo. Nie ma nikt kopytka? O, posterunek powinności. Lepiej tutaj nie zadzierać. Pewnie jakimś sposobem można by było ich załatwić, ale nie. Co my tu mamy? Co to jest? Sygnał SOS prawdopodobnie od rannego stalkera. Plecak bez właściciela. Sporo tutaj. O, znowu ten fajny utwór. Dobra, można się przejść, zobaczyć. Czy coś tam jest ciekawego. Ale tam był wróg. O właśnie. Jest tam ktoś. Do niego podejść, zobaczyć. Aha. Żeby nie usłyszał tylko. Żeby tylko nie usłyszał. Przed cwaniak. Jaj. Dwóch. A nie, to z powinności. Teraz oznaczenie. Niełatwo się czasami wdrapać. O, właśnie! Nie ma to tamto. Najpierw eliminować, później zadawać pytania. Jeszcze ktoś? Zaraz. A kto to? Bandyta. To on mnie trafia, a ja w niego nie? Dobra, zobaczmy. O kurde! To jest pułapka. Nieźle się zasadzili. Pawłucha ślepak. To prawdy ślepak. A tutaj co? To jest ten SOS? Nie, SOS był właśnie w tym miejscu, którym jestem. A więc to podpucha pułapka. Jeszcze tamten. Co miałeś przy sobie ciekawego? Nie było żadnych... O, promieniowanie! To ty w promieniowanie tak wszedłeś? Gdzie masz Vipera? Pokaż jaki stan ma. Ten jest słaby, ten też, ale mój gorszy. O, od razu piękni. Dobra, tut.
tutaj plecak chuchra wezmę. Dodatkowa kasa wezmę, tutaj nie idę. Idę do barmana. Gdzieś w środku. Tylko tym razem bez spadania. Artefakty leżą normalnie na ziemi. Kto chce, ten się wzbogaci, to na pewno. Aha. Dobra, jest gdzieś tutaj rura, tak? Ten stalker mówił. O, znaczy plecak. Skrętak i kamienny kwiat. Nic szczególnego, ale parę groszy dodatkowych nie zaszkodzi na pewno. Tak samo z tym. 48,8. Dobra, zostawiam. Jakiś kot niech się dorobi. Ja już mam swoje. Chuchro, chuchro. Chuchra. No, plecak chuchra. Gdzie jest plecak chuchra? W krzakach pewnie. O! I ktoś miał tego nie odnaleźć. Idę. Szybciej się męczy niestety. No to jak szybciej się męczy, no to i tak rzadko kiedy korzystam z energetyków. Chcecie coś kupić? Cokolwiek. Co, teraz powiesz coś fajnego? O, teraz... Nie zwracają się jakoś chamsko. Zawsze się ktoś znajdzie, a ten... O tak, to się nazywa, nie? Grać i rozmawiać jednocześnie. To są właśnie te błędy, które niekiedy występują. No co? Pewnie to ten. Z playbacku. Z playbacku sobie organizuje koncerty. Co masz? Dobra, nic nie masz. Plecak chuchra. I nic już tutaj na mnie nie czeka. Się, stalkerze. Cicho, bądź. Nie będziemy puszczać. Muszę przejść. No właśnie. Tak, barman wspomniał. Dzięki za pomoc w walce z dzikami. Przyjmij zasłużoną nagrodę. To zaraz, to najpierw mówisz, że mnie nie przepuścisz, że i tak będę musiał płacić, a teraz... Normalnie? Trochę dziwne macie zasady, no powiem, ale... Nie, to jest niewarte. Zapłacę. To masz... O, tak. Apteczek to tak jak mówiłem, zbierać będę i tyle. A ty też pewnie masz apteczkę? Nie, bandaż. No i w porządku. A teraz do baru na głębszego, a później pogadać z barmanem. O, anomalia, uwaga. Bo może być to ostatnia podróż. Najdłuższa, ale ostatnia. Ta, idziemy, ruszamy do baru. Do 1000 radów trzeba zejść. Nie ma tutaj za bardzo co robić. To znaczy, tak jak widzimy, pieski latają, ale teren opanowany przez frakcję powinność, więc jest dobrze. Będzie szybciej. O! Niedobrze. Ten wilk. Gdzie? Ha, 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 ale cię wyrolowałem. Co my tu mamy? O! Amunicja, bardzo dobrze. Czym więcej, tym lepiej. Gdzie są pieski? No chodźcie tu. Chcę użyć... Myślałem, że się zbliża. No ten się zbliża. Drugi. Cała watacha.
Po wszystkim? Jeden gdzieś tam biega. Skomle. Nie chciał się przyłączyć do ataku na mnie. Nie takie rzeczy się odpierało. Chyba nie lubił zdrajców. O ile to zdrajca był. O, dawno temu musiał skończyć tak nieszczęśnik. Nie, 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 dzięki, nie chcę dołączać do powinności. Co my tu mamy? Nie, wyspisko to już bym. O, skrzynie na świetnie zapatrzonym posterunku wojskowym. Gdy kolesie z powinności strzelali, ja schowałem łup w wagonie. Muszę tam jakoś po niego wrócić, podziękować powinności. Jeszcze tam wrócę. Nie będę teraz wracał. Dopiero co do baru zajrzałem. Chłopaki, pomóżcie. Watacha ślepych psów mnie goni. Energetyk. Chcesz kupić coś? Mam ciekawe róże. Takie tam. Masz kiełbachę, to. Nie, sama kiełbacha to skrętek. A! Zaraz grawi. No to skrętaka raczej. Barman nie będzie potrzebował, no nie wierzę. I teraz można... Co? No, sierżant Kicenko, no dalej, nie zatrzymuj się. Na co się gapisz? Przy placówce doszło do jakiejś masakry. Co się stało? To ostatnia fala mutantów, która napłynęła przed zwarciem. Przez 3-4 dni jest cisza, a potem kolejna fala. Gdyby nie my, to nie byłoby baru, nie byłoby powinności. Stanowimy ostatnią barierę na drodze tych popieprzonych mutantów. Wielu naszych tu właśnie pożegnało się z życiem. Mogę ciągle o to samo pytać. Chciałbym się czegoś dowiedzieć. Pierwszy raz... Aha. Dobra, dobrze. Przed wypadkiem 1986 to były tereny przemysłowe. Jak widać, niewiele z tego zostało. W piwnicy koło hangaru znajdziesz bar Storadów. Zarządza nim miejscowy handlarz. Tak, to wiem. A, arenę też. Dobra, no. Wyjdź z hangaru z pękniętą. Mamy też arenę, gdzie możesz walczyć i zarabiać kasę. Niedaleko areny jest baza powinności, ale ja nie chcę dołączyć. Dzięki za informację. Dzięki. Nie, nie, nie interesuje mnie teraz wykonywanie zadań. Trzymajcie się, stalkerzy, już na razie mam tych apteczek trochę wojskowych i zwykłych. Wolni stalkerzy, weterani i łowcy, dołączcie do powinności. Pilnujcie tutaj, dobrze jest. Wynoś się stąd, stalkerze. Wynoś nasz wspólny cel. Aby co? Co ty masz do mnie? Stalkerzy. Jeśli chcecie odpocząć, zjeść, jakie miłe powitanie. Porozmawiać lub znaleźć pracę. 100 radów to dla was idealne miejsce. 100 radów? No, właśnie tam muszę iść. Co się dzieje? Kim jesteś? Jeśli masz pytania, to idź prosto do baru i nie męcz mnie. Wszystkiego się tam dowiesz. Konfederat i jego grupa wrócili z wypadu. Przytargali stertę artefaktów. Mamma mia. Wiadomo, Konfederat trzyma gębę na kurtku, jak zawsze, a jego chłopaki wciąż sobie jaj robią, że skoczyli do kopalni nad Yukonem i trafili na żyły złota dranie. Oj, będzie tak gderał i gderał z tą powinnością. Skończyłbyś. Druga 34. Powiedziałem wejdź, nie stój tam. Nic nie mówiłeś. Ale nie zapętlaj się, człowieku. Tam nie wolno wchodzić. Dobra, wiem, że nie wolno wchodzić. Piwo lej, barmanie, piwo lej. Witaj, naznaczony. Masz te dokumenty z instytutu? Proszę, dokument z instytutu. Nie było łatwo, musiałem stamtąd uciekać. Ekstra robota, naznaczony. Wreszcie mamy te papiery. Muszę do nich teraz zerknąć i może dowiem się, jak się dostać na północ. Cholera. W międzyczasie, jeśli brakuje ci pieniędzy, możesz walczyć na arenie. Właściciel nazywa się Arnie. Przesłałem ci współrzędne. Jak to w barze? Wszędzie ktoś gada, coś gra i... Ciężko się skupić na rozmowie. Cholera. Dobra. Dokumenty, które przyniosłeś z instytutu, wyjaśniają parę kwestii. Ale wciąż mamy za mało danych, żeby uzyskać pełny obraz. Jest wzmianka o jakimś laboratorium X-18, a opis pasuje do podziemi w Dolinie Mroku.
Wygląda na to, że musisz się tam udać i zdobyć brakujące informacje. Laboratorium jest zamknięte. Potrzebujesz dwóch elektronicznych kluczy. Ja dam ci jeden, ale drugi musisz zdobyć od dzika w Dolinie Mroku. Te biegające na czterech, tak? Wszystko, co musisz zrobić, to zdobyć drugi klucz do X-18, dostać się do środka i zabrać drugą partię dokumentów. Pamiętaj, żeby zabrać kombinezon ochronny, bo inaczej za Chiny nie dostaniesz się do laboratorium. A więc jak, zrobisz to? Jasne, że zrobię, a jeżeli chodzi o dzika, to dowódca bandytów. Herszt bandytów. Groźny typek. Trzeba będzie sobie trochę pokombinować pewnie. Świetnie, będę czekać. Grawi. Co masz? Znajdź kotlet. Mam kotleta? Oko mięsacza? Zabij bandytów? Jak mi się to udało? Zaraz, co ja mam? O, dostałem kombinezon Stalkera jeden. On też ma jeszcze 2,30 tysiaków. W sumie można będzie od niego kupować w razie co. Tego nie potrzebuję. Amunicji, granaty. Nie mam kotleta. Mam duszę, mam barierę, baterię. Grawi, ale kotleta już nie mam. Ogon psa, oko mięsacza jest. Oko mięsacza. No. Niedługo mam przyjęcie. Będzie wykwintny obiad, a pewni miejscowi smakoszy w wyjątkowo dobrych nastrojach. Nie musimy wskazywać palcem. Niewątpliwie będą chcieli spróbować mojej specjalności. Oczu mięsacza w sosie wieprzowiny. Z wieprzowiny. To znaczy we własnym sosie z majonezem. Krótko mówiąc, potrzebuję oka tego stwora i to szybko. No, trochę konserw. 500. Kopyto dzika, tak. Jak mi się to udało? No, masz jeszcze coś? Nie. Nie chcę zabijać bandytów, nie chcę zabijać stalkerów. Żołnierzy też na razie nie. Kotleta nie mam. Co tam? Co tam, brachu, jak leci? Wszystko w porządku. Ciągle żyjesz. Super. No tak. Dobrze, że żyj. Ale zaraz. To jest tak, to mam. No i jak idzie? A, wiem o co chodzi. Znowu ten sam błąd. Nie nacisnąłem handel. Grawi nie potrzebuje. Gdyby tylko ktoś mi pomógł. Kamienny kwiat też nie. Jeżowiec, bierz co chcesz. Ile masz tutaj? A, hajsu, nieograniczona ilość. Co to? Naboje 9.39. A, ten karabin jaki? Celność gorsza, szybkostrzelność gorsza, obrażenia większa i obsługa mniejsza. Cholera. Więc nie warto. A jeżeli chodzi o IL-86 też, obokan i ten... Nie wymienię. Kombinezony się przydadzą, ale nie teraz. Amunicję mam niby, ale... Cholera. Chyba, że do skrytki jakieś... Ma lepszą przebijalność. Nie da się żyć bez gorzałki. Co ty gadasz? Granat, nie. To jeżeli WD sprzedaje, to na pewno nie... Tylko ktoś mi pomógł. To mi się przyda na pewno. I? Co? Jeszcze może... Do Vipera. Granaty mam. Cholera. No dobra. Co tam? W porządku, jak... O nie, przeciążyłem się. Po co się fatygowałem? Niewiele, ale jednak. Najwyżej będę... chodził, a nie biegł. Dobra, wiem. Zakradnij się do bazy, weź od dzika klucz. No tak, Dolina Mroku. Cholera. I zobaczymy, no ale bo się rozejrzeć. Zadania tutaj. Ale dobra, to wiecie co, stalkerzy, skoro jesteśmy w barze, usiądźmy albo postójmy gdzieś przy stole, napijmy się. No i postój się należy każdemu, nawet nam. Dobra. Nie chcemy tam wchodzić. Nie chcemy tam wchodzić.
Wystarczy nam butelka, wódeczki, tak, mamy zagrychę, jest dobrze. Tutaj można schować rzeczy, tak? Chyba nikt nie zabierze. Zobaczymy. To też zostawiam. Moje informacje mogą ci się przydać, stalkerze. Okej. Dobra. Stalkerzy, krótki postój. A później zobaczymy. Cześć. A wszystko takie na kapucie. Chodź, zawsze mam coś ciekawego dla takich jak ty.